Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam serdecznie na trzecim już spotkaniu z cyklu Kobiety, które jest dedykowane twórczyniom wiejskim, tym mniej znanym czy znanym tylko w swoim środowisku, w swoim kręgu sąsiedzkim czy po prostu w rodzinie, a kobietom bardzo utalentowanym i również tym bardzo sławnym. Powiedziałabym, że sławnym nie tylko właśnie w swojej miejscowości czy w swojej gminie, czy nawet w kręgu znawców i miłośników kultury i twórczości ludowej, ale w ogóle bardzo znanym w całej Polsce. Do takich postaci należy Anna Malec, wybitna śpiewaczka. Wiem, że te słowa wybitna śpiewaczka, one mogą brzmieć bardzo ogólnie i mogą też być odebrane bardzo ogólnie, bo no, musielibyście też Państwo mieć taki przegląd różnych postaci, różnych śpiewających osób, żeby móc samemu sobie to jakoś ocenić, kto Wam wydaje się bardziej interesujący, też wybitny ze względu na walory wykonawcze, a tak to musicie Państwo uwierzyć mi na słowo. Ale bardzo proszę, uwierzcie mi, bo mamy dzisiaj, zresztą tak jak na każdym tym spotkaniu, do czynienia z postacią naprawdę wyjątkową. Urodzona w 1910 roku, z tego właśnie no jest przedstawicielką tych starszych pokoleń, dla których śpiew, śpiewanie, dzielenie się z ludźmi swoją muzyczną ekspresją było nie tylko praktykowane nie tylko w celu pokazania się na festiwalu czy właśnie w konkursie muzyki i twórczości ludowej, ale było częścią codziennego życia, częścią taką niezbywalną, robioną po prostu dla siebie. Większość do dzisiaj muzykantów, muzyków, śpiewaczek ludowych mówią o tym, że to jest ważna część ich po prostu prywatnego życia i czasami mogą z tym wyjść na scenę czy właśnie wziąć udział w jakimś konkursie, ale większość z nich mówi o tym, że nie wyobrażają sobie życia właśnie bez tych praktyk muzycznych, że to jest po prostu coś, co też ma jakieś miejsce w sytuacjach rodzinnych, ale po prostu dla własnej przyjemności czy dla takiego, jak mówią czasami śpiewaczki, że jak sobie pośpiewam, to wydaje mi się, że trosk mi ubywa, dla takiej też ekspresji swojego wewnętrznego życia. Ale jest pewna różnica pomiędzy tym pokoleniem powojennym, które dorastając w latach powiedzmy 70., już poznało trochę te kobiety, poznały trochę inny kontekst śpiewania, tego śpiewu tradycyjnego, który już coraz bardziej był umieszczany też w takim nurcie działalności wiejskich domów kultury. Już coraz bardziej przesuwano ten akcent właśnie na scenę, na różne imprezy folklorystyczne. Natomiast oczywiście większość z nich, ponieważ śpiewa z przekazu rodzinnego, więc ma taką, ma ten kontekst, taką wiedzę o codziennej roli śpiewu, o tej potrzebie śpiewu, ale jeżeli chodzi już o samo śpiewanie, to jest też taka potrzeba, o której mówią śpiewaczki, mówiłam o tym tydzień temu, taka potrzeba zaistnienia, docenienia i dowartościowania tej twórczości, nie tylko właśnie w najbliższym kręgu rodzinnym czy sąsiedzkim. Wracam do tych najstarszych pokoleń, do najstarszego pokolenia, dla mnie najstarszego, czyli takiego, z którego przedstawicielami i przedstawicielkami, mówię po prostu o moich dziadkach, z nimi się wychowywałam, bo mój dziadek się urodził w 1911 roku, więc był po prostu rówieśnikiem Anny Malec. Oczywiście geograficznie nigdy nie mieli szansy się poznać. To mogłoby mieć miejsce dzisiaj, kiedy możemy właśnie chociażby takie spotkanie
spotkanie, jak to nasze dzisiaj z Państwem, możemy obejrzeć i możemy się o istnieniu takiej osoby dowiedzieć. Ale wtedy ten zasięg nawet takiej lokalnej sławy, mówię o latach takich wczesnych jeszcze, czyli o latach wczesnych przedwojennych, czyli konkretnie o latach 30. XX wieku, no ten zasięg lokalny był rzeczywiście zasięgiem lokalnym i zdarzało się, o tym też będę mówić podczas tych spotkań, że albo repertuar, albo właśnie taką śpiewaczkę, tylko najczęściej to były młode dziewczyny, 20 czy 20-kilkuletnie, angażowano do takich widowisk, które były w latach 30. pokazywane w całej Polsce. To było na przykład Wesele Kieleckie, Lubelskie, Wesele Kurpiowskie. I to były widowiska oparte na lokalnym folklorze, na przykład właśnie z całej Lubelszczyzny. Zebrał to w całość i zaaranżował taki słynny folklorysta, muzyk Walerian Batko. I no, te ślady repertuaru właśnie śpiewaczek urodzonych na początku XX wieku moglibyśmy, bo są scenariusze, zresztą wydane też tego Wesela Lubelskiego. Tam możemy zobaczyć, co w tamtych latach śpiewano, bo na tym repertuarze się opierali twórcy i aranżerzy tych wesel. Ale to jest no, taka wyjątkowa sytuacja i też tam nie akcentowano indywidualności tych twórców, których repertuaru użyto do realizacji tych wesel. I na pewno nie, to jest dość rzadka sytuacja, że poznajemy też nazwisko konkretnej śpiewaczki, której repertuar został użyty właśnie do takiego wesela. Więc taki zasięg lokalny, ale też, no myślę, że można to tak nazwać, bardzo duża sława. W przypadku muzykantów ta sława przekładała się na to, że zapraszano ich na wesela bardzo daleko od domu. To już były dystanse takie 40, 50 do 100 kilometrów, czyli taki dystans, no, który można było jeszcze po prostu przejechać furmanką, ale wyobraźcie sobie Państwo przejechanie furmanką 100 kilometrów. To już naprawdę też muzycy po prostu musieli dostać dość adekwatne do tego dystansu wynagrodzenie. W przypadku śpiewaczek to było to, że zapraszano je na wesela nie tylko po sąsiedzku i w najbliższej rodzinie, ale już powierzano tym śpiewaczkom taką zaszczytną funkcję, na przykład starościny weselnej. I to już musiała być kobieta, najczęściej to był ktoś z rodziny, ale no taką starościną z prawdziwego zdarzenia była kobieta, która właśnie umiała całe wesele ośpiewać, umiała też zainicjować te wszystkie ważne momenty obrzędowe, przeprowadzić oczepiny i zdarzało się, że w rodzinie takiej kobiety po prostu nie było, więc wtedy zapraszano właśnie te no, takie słynne postacie. Moja prababcia ze strony mojej mamy między innymi taką funkcję w swojej wsi pełniła i przez to no, też została jakoś w inny sposób zapamiętana niż po prostu kobiety, które takich funkcji nie pełniły, które nie były aż tak znane. Zresztą ta kwestia takiej właśnie przekazywania pewnej wiedzy, pewnych historii z pokolenia na pokolenie, które do czasów wojny no, było prawie wyłącznie przekazem ustnym i to funkcjonowanie właśnie takich osób, które odgrywały jakąś ważną rolę w swojej społeczności, to jest osobny, bardzo ciekawy temat. A mówię o tym wszystkim dlatego, żeby w jakiś taki sposób, jakiś przekrojowy, opowiedzieć Państwu o Annie Malec, bo ona wszystkie te funkcje w swojej społeczności pełniła. Jak opowiadają, czy opowiadali Jadwiga i Marian Sobiescy, to było małżeństwo wybitnych, nieporównywalnych, myślę, że na tle różnych badaczy europejskich. Małżeństwo etnomuzykologów,
którzy od lat 50. oni się jeszcze uczyli od takich wybitnych etnomuzykologów przedwojennych i mieli też dostęp i do tego podejścia naukowego, też do tych metod badawczych i przede wszystkim do wiedzy o tym repertuarze, który z pokolenia na pokolenie przekazywał się pokoleniowo od tego najstarszego pokolenia, które miało być szanse zarejestrowane mechanicznie, czyli których głos mężczyzn i kobiet, czy głos instrumentu możemy usłyszeć na nagraniach. I to jest pokolenie urodzone w latach 70. czy 80. XIX wieku. Więc Jadwiga i Marian Sobiescy mieli kontakt z tymi ludźmi, nagrywali te osoby. No, ten kontakt to jest nie tylko samo nagranie czy rozmowa, ale też taka okazja, żeby poznać jakiegoś takiego ducha tamtych czasów, żeby też otrzeć się przynajmniej, bo przecież na takich badaniach nie bardzo był czas na jakieś pogawędki, ale żeby też otrzeć się o jakąś część światopoglądu tych ludzi, żeby chociażby w tym, jak śpiewają, jak podchodzą, jak traktują swój własny repertuar, co w nim cenią, co uważają za piękne, żeby w tych wszystkich rzeczach zobaczyć fragment ich świata. I na to szczególnie Jadwiga Sobieska, co wiem z opowieści jej ucznia, profesora Piotra Daliga. Piotr Dalig, który też dokumentował naszą dzisiejszą bohaterkę, dokumentował jej śpiewaczy dorobek, jest uczniem między innymi Jadwigi i Mariana Sobieskich. I on z dużą taką czułością i z dużym szacunkiem zawsze opowiada i z podziwem opowiada o Annie Malec, ale właśnie też opowiadał mi kiedyś o tym, w jaki sposób Anna Malec, jak robiła transkrypcję pieśni, które rejestrowali, które po prostu nagrywali, no to potem robili też transkrypcję, jakoś opisywali cały ten materiał. I jak ona robiła transkrypcje nutowe, mówię o Jadwidze Sobieskiej, to właśnie jakby brała nie tylko taką, jak to powiedzieć, taką gołą melodię, tylko zwracała uwagę na sposób wykonania, na to, gdzie śpiewaczka bierze oddechy, jak w ogóle, w jakim tempie, w jakim, jak to powiedzieć, nastroju dzieli frazy czy zwrotki pieśni, jak w tym odbija się też jej indywidualność i po prostu jej charakter jako osoby, co bardzo słychać w śpiewie. Więc te opowieści właśnie małżeństwa Sobieskich czy profesora Piotra Daliga o takich śpiewaczkach jak Anna Malec, bo to też to, co o nich mówię, dotyczy wielu bohaterek tego cyklu Kobiety. Takie opowieści o nich są bezcenne, bo mówią nie tylko o dorobku, nie tylko o ich miejscu w takim łańcuchu niezwykłego i też niezwykłej wagi dziedzictwa muzycznego, muzyki tradycyjnej przekazywanego z pokolenia na pokolenie, tylko mówią o samej istocie twórczości. Tak jak mówiłam w pierwszej części, w pierwszym odcinku tego cyklu, zachęcam Państwa, tych, którzy jeszcze nie widzieli poprzednich dwóch odcinków, żebyście sobie do nich wrócili, bo opowiadam tam oczywiście pierwszoplanowymi bohaterkami są kobiety, twórczynie, śpiewaczki i nie tylko, ale w drugim planie opowiadam o całym tym niesamowitym świecie w ogóle wiejskiego życia, wiejskiej kultury, wiejskiego takiego podejścia do świata, na które składała się przede wszystkim ciężka praca i no jakieś takie niełatwe realia życiowe, szczególnie przed wojną, II wojną światową i w czasach tuż powojennych, ale temu wszystkiemu towarzyszy świat wierzeń, obrzędów, tego, w jaki sposób podchodzono, w jaki sposób obchodzono narodziny dziecka,
i inne, ślub, pogrzeb i różne ważne momenty, takie przełomowe momenty życia. I w tych wszystkich rzeczach możemy zobaczyć takie bogactwo duchowe wsi. Częścią tego bogactwa jest właśnie twórczość kobiet, o której opowiadam. Ciągle krążę wokół Anny Malec i rysuję takie coraz szersze kręgi, coraz więcej tych kontekstów. Mówię o tym dlatego, że Anna Malec była właśnie przede wszystkim indywidualnością śpiewaczą. Z tego, co wiem z opowieści na przykład jej wnuczki, którą poznałam, zresztą no, w ogóle jej dzieci, można porozmawiać z jej dziećmi, które mieszkają, żyją w tamtej okolicy, skąd pochodziła Anna Malec i gdzie mieszkała. Zamieszkała w Jędrzejówce, a pochodziła z Chłopkowa, takiej miejscowości na Roztoczu. Do Chłopkowa jeszcze powrócę w tej opowieści. Więc nawet z opowieści jej dzieci i wnuków wynika, że to była taka kobieta bardzo silnego charakteru, zdecydowana, taka, no ona również dlatego, nie tylko ze względów muzycznych i takiego sprawowania funkcji w tej swojej społeczności, ale w ogóle jako osoba cieszyła się dużym autorytetem w swoim najbliższym kręgu, w swojej wsi. I o tym opowiadają właśnie też badacze: Marian Domański, Jadwiga i Marian Sobieski, profesor Piotr Dalik i różne inne osoby, które twórczość pieśniarską Anny Malec dokumentowali. Przy czym, jak spojrzycie Państwo na zdjęcia, kilka tych zdjęć Anny Malec w różnych kontekstach, i jej portret, i zdjęcie ze ślubu, z wesela jej córki, gdzie też bardzo widać jej piękną postać. Jak Państwo sobie na te zdjęcia popatrzycie, a będzie na to chwila czasu, ponieważ na każdym zdjęciu zawsze w tych spotkaniach prezentujemy jakiś utwór czy wypowiedź w wykonaniu bohaterki spotkania. Jak sobie Państwo zobaczycie, to można zobaczyć właśnie tą indywidualność, ten mocny charakter, ale w przypadku Anny Malec to jest też po prostu widać w jej postawie, widać w jej twarzy taką bardzo głęboką wrażliwość. Ta wrażliwość, zdaje się, bo nie jestem teoretykiem twórczości, raczej praktyczką, ta wrażliwość, zdaje się, jest niezbywalną częścią takiej twórczej osobowości w ogóle, ale u niektórych widać ją bardziej, u niektórych mniej. W przypadku Anny Malec widać ją w jej twarzy, w jej głosie, w jej opowieściach, w tym, jak opowiada, widać właśnie na zdjęciach i można o tym usłyszeć w opowieściach jej potomków. Poznajmy wreszcie głosowo Annę Malec. Tak jak mówiłam, ona jest no, dość znana, dość sławna dla osób, które się zajmują czy są miłośnikami polskiej muzyki tradycyjnej, ale być może, a nawet mam trochę nadzieję, że to będzie dla części z Państwa coś, a ktoś i coś absolutnie coś nowego. Mam nadzieję, że też to, co dzisiaj Państwo usłyszycie w jej wykonaniu, będzie dla Państwa takim odkryciem, olśnieniem, być może też początkiem przygody z słuchaniem jej wykonań, bowiem takich płyt, na których jest, no jest jedna płyta taka monograficzna, jej i kapeli braci Bździuchów, którzy jej często też instrumentalnie towarzyszyli, oni często razem występowali, ale jest kilka płyt, na których pieśni Anny Malec stanowią taką znaczącą część zamieszczonego na nich materiału muzycznego. Zatem na pierwszym zdjęciu, które już za chwileczkę pokaże się na ekranie, zobaczymy portret Anny Malec. On jest no, bardzo bliski mojemu sercu. Ja niestety nie poznałam jej osobiście, chociaż z tych wszystkich opowieści mam wrażenie, że dość dobrze już ją znam. Na pewno jest po prostu bliska mojemu sercu i śpiewaczemu i w ogóle. Lubię ją jako osobę ze zdjęć, z jej głosu. I
Myślę, że to, co widać na tym zdjęciu, to właśnie też pokazuje jej charakter. Tam jest zdjęcie z Kazimierza. Ona jest, ma taki narzucony sweter na ramiona, ale jest pod spodem, pod tym swetrem w stroju ludowym. Ale właśnie czasami jest tak, że jak widzimy kogoś w stroju ludowym, to jest takie wrażenie, że to jest jakiś rodzaj munduru dla tej osoby, że to jest coś, co rzeczywiście no jest pewną też taką, manifestuje przynależność do pewnego kręgu i kulturowego, i społecznego. Nic w tym złego, ale chcę powiedzieć, że tak jak patrzę na przykład na zdjęcia swojej babci, takie zdjęcia rodzinne, czy właśnie takich osób z tych najstarszych pokoleń, które miałam jeszcze szczęście poznać, to oni trochę w inny sposób noszą strój ludowy. Oni są, ten strój jest po prostu tak organiczną, integralną częścią tego, jak wyglądają, jak poruszają, jak w ogóle ten strój noszą, że to rzeczywiście nie jest, to widać też w tej terminologii, nie jest strój ludowy jako taki, tylko po prostu odświętny ubiór. I tak na tym zdjęciu wygląda Anna Malec. A usłyszymy coś, co wydaje mi się dla niej najbardziej charakterystyczne. Ona repertuar miała przeogromny. Wszystko jest w tym repertuarze, i pieśni weselne, i pogrzebowe, i właśnie szerzej mówiąc pieśni religijne, i przyśpiewki. Zresztą profesor Bartmiński, który też dokumentował i badał jej dorobek, profesor Jerzy Bartmiński z UMCS-u, z Lublina, twórca no też tego bardzo, bardzo znanego instytutu i w ogóle nurtu etnolingwistyki, który zajmował się też po prostu folklorem, zajmuje się folklorem słownym i też no, jest bardzo dobrze obeznany z repertuarem tych wybitnych śpiewaczek i śpiewaków Lubelszczyzny. On w ogóle, profesor Bartmiński, nazywa Annę Malec królową przyśpiewek. I jak sobie Państwo przypomnicie, czy powrócicie do poprzedniego odcinka, w którym w taki sposób ja określiłam Marię Siwiec i Krystynę Ciesielską jako królowe przyśpiewek, to zorientujecie się, że w przeciwieństwie do takiego życia poza muzycznego, tych królowych może tutaj być i jest bardzo dużo. Jedną z nich jest właśnie Anna Malec z Jędrzejówki. I ja przygotowałam dla Państwa dzisiaj taki przekrój jej repertuaru, aczkolwiek nie ukrywam, że ten repertuar przyśpiewkowy, taki, w którym najbardziej widać też jej umiejętność i miłość do improwizacji, swobodę właśnie wykonawczą, swobodę w ogóle twórczą, bo ona też układała sobie słowa pieśni i przyśpiewek, to mam wrażenie, że to była w ogóle jej ulubiona część repertuaru. To oczywiście moje subiektywne wrażenie, ale z pewnością jest to moja ulubiona część jej repertuaru. Zatem przed Państwem Anna Malec w pierwszym utworze. Moja, moja matejko, nie budźcie mnie rano, ojno mi szykujcie krasulie na wiano. Oj, dana moja dana, idę, dej, da, dana. Oja, moja kwiatulia, moja krasulia, oja, mój też jasieńko, za inne mi hulia. Oj, nie wyjdę ja za mąż tego roku jeszcze, oj, co mi za niewolio, kiedy mnie nikt nie chce. Oj, dana moja dana, idę, dej, da, dana. Oj, do moja dodo, idę, dej, da, dana. Za chwileczkę jeszcze jeden utwór usłyszymy, taki właśnie przyśpiewkowo-liryczny, bo jest też tak, że jak słyszymy słowo przyśpiewka, szczególnie jeśli chodzi
O Centrum Polski, o Radomskie, o Kieleckie, o Sieradzkie, mówię tutaj o nazwach, to oczywiście nie są nazwy województw, tylko tych regionów, mikroregionów etnomuzycznych, więc przeważająca część tego repertuaru przyśpiewkowego to będą takie pogodne, wesołe przyśpiewki, przyśpiewane na dość dynamiczne melodie. Zdecydowana większość, bo oczywiście nie, to nie jest cały ten zbiór, nie jest taki, ale te przyśpiewki, które śpiewa Anna Malec, szczególnie te, które śpiewa kapella, gdzie nie towarzyszy jej kapela, one są takie właśnie nastrojowe, odrobinę nostalgiczne, na pewno no, bardzo głęboko takie, właśnie filozoficzne, takie, gdzie jest refleksja nad młodością, nad przemijaniem, nad różnymi meandrami miłości i też taka samorefleksja, bo mam wrażenie, że ona śpiewając na przykład o śpiewaniu, o tym, w jaki sposób się śpiewa, do czego jest ono potrzebne w życiu, jak się komunikuje za pomocą śpiewu ze światem, to kiedy się jej słucha, to naprawdę słychać to, że ona śpiewa o sobie, że to jest najważniejsza rzecz w jej życiu. Ten pierwszy utwór, od razu myślę, że też te informacje takie fonograficzne Państwu się po prostu przydadzą. Pierwszy utwór pochodził, i jeszcze usłyszymy z tej płyty dwa wykonania, z takiej świetnej płyty, ona jest no, nie do kupienia, bardzo dawno jest wydana, ostatnie wznowienie było w 1990 roku, ale na pewno można od kogoś ją po prostu pożyczyć i też na pewno w bibliotekach jest ta płyta, bo ona była też taką w pierwszej wersji płytą taką dokumentalną, właśnie o taką przekrojową, pokazującą różnorodność polskiego folkloru muzycznego, a potem została wydana jako taka płyta reprezentacyjna, jeżeli chodzi właśnie o polski folklor muzyczny, i została wydana też dwujęzycznie. Komentarze i opisy są po polsku i po angielsku, więc to jest taka płyta z serii Polish Folk Music. I właśnie w wyboru dokonali Jadwiga i Marian Sobiescy, przede wszystkim Jadwiga Sobieska. Teraz posłuchamy trzy następne utwory, jeden z nich za chwilę. Też właśnie takie liryczne, piękne przyśpiewki w wykonaniu Anny Malec. To będzie płyta wydana w serii Muzyka Źródeł, o której już wcześniej w poprzednich dwóch spotkaniach mówiłam. To jest 28 tom, wydawnictwo dwupłytowe serii Polskiego Radia Muzyka Źródeł, i on jest w całości dedykowany Annie Malec i kapeli Braci Bździuchów. To będą, tak jak powiedziałam, przyśpiewki, a w tle macie Państwo okładkę tej płyty na zdjęciu. Dobrze ją sobie zapamiętajcie, a jeszcze lepiej zapoznajcie się z tym całym bogactwem muzyki na tej płycie opublikowanym, bo no, pokazuje olbrzymi fragment wspaniałego muzycznego świata. Więc przed nami po raz drugi dzisiaj Anna Malec. Oj, Dodo, moja Dodo, co mi się spodoba? Oj, śpiewać i tańcować, póki ja sem lodo. Oj, Dana, moja Dana, oj, da, 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 dia, Dana. Oj, Dodo, moja Dodo, da, dia, da, dia, Dana. Oj, mamuniu, tatuniu, przedajcie krasulie. Oj, kupcie mi trzewiki, bo ładnie tańcuję. Oj, Dana, moja Dana, oj, da, 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 dia, Dana. Oj, Dodo, moja Dodo, da, dia, da, dia, Dana. Oj, w poliu grog, za 100 doloreczka. Oj, kup mi, Jasiu, ciżmy, pójdę obereczka. Oj, Dana, moja Dana, oj, da, 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 Dana. Oj, Dodo, moja Dodo, da, dia, da, dia, Dana. Oj, nie zalicaj mi się, lada oberwu się. Oj, ja se jedynoczka u swojej mamusie.
Oj, dana, moja dana, oj, da, 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 dana, oj, da, da, moja, da, 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 dana. Oj, to do rodo w lecie, to do rodo w zimie. Oj, moja, to do rodo nigdy nie zaginie. Oj, dana, moja, dana, oj, da, 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 dana, oj, da, da, moja, da, 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 dana. Jedną z koncepcji, tak jak mówiłam przed chwilą, którą w swojej pracy stosowała Jadwiga Sobieska, był właśnie ten taki bardzo, jak to powiedzieć, taki bardzo czuły zapis, bardzo, w bardzo staranny i uważny sposób robiona transkrypcja nutowa, w której no właśnie wręcz słychać, to oczywiście mówię metaforycznie, ale wręcz słychać, w jaki sposób dana osoba, dana śpiewaczka czy śpiewak oddycha i jest taka, no to nie tylko koncepcja, to po prostu myślę, że Państwo zobaczycie słuszność tej koncepcji, tego stwierdzenia za chwilkę, jak usłyszycie głos Anny Malec, sposób, w jaki ona mówi. To też zdaje się, kiedy opowiadałam na pierwszym spotkaniu o Marii Gałce z Kielecczyzny, zwracałam na to uwagę, że właśnie ten takie wrażenie, to nie tylko wrażenie, to ten śpiew taki po prostu jest, naturalności tego śpiewu i takiej przedłużenia, bardzo widocznego, bardzo widzialnego przedłużenia indywidualnej ekspresji, bardzo indywidualnej danej osoby. Słychać po prostu w tym, jak ta osoba śpiewa, to jak mówi. Słychać, tak jak już mówiłam przed chwilą, jaka ona w ogóle jest. Można powziąć pewne przypuszczenia, jaka ona, czy on jest jako osoba. Posłuchajmy teraz głosu Anny Malec, w którym ona opowiada o tym, jak śpiewała jej mama, jej babcia, w jakim muzycznej, takiej, no w jakiej sonosferze ona się w ogóle wychowywała, w jakim muzycznym świecie i aż nie dziw, że ona po prostu całe swoje życie poświęciła, całą swoją taką twórczość poświęciła śpiewaniu, bo oczywiście oprócz tego była gospodynią, pracowali z mężem na roli, urodziła czworo dzieci, trzy córki i syna, więc to nie jest tak, że zajmowała się tylko śpiewaniem, ale ona sama mówiła, że to jest coś, co jest no, taką olbrzymią, ważną dla niej częścią jej życia, więc ona o tym właśnie już opowie i zwróćcie Państwo uwagę, wsłuchajcie się w to, jak mówi, w tembr jej głosu, w to, jak w ogóle buduje zdania, w jaki sposób prowadzi tą opowieść. Ona też no, niesamowicie opowiadała, to też mówił mi o tym profesor Piotr Dalik, który no, jej postacią w ogóle też jest i dorobkiem jest zachwycony. I posłuchajmy, a potem, jak będziecie Państwo słuchać tego, jak śpiewa, to zobaczycie, jak mowa i śpiew są bardzo, bardzo ze sobą powiązane. Zatem teraz mówi dla nas Anna Malec. Moja matka, babka to śpiewaczki. Na weselach chodzili gotować u obiady. Moja matka, pamiętam taką, mieli kopyść, mieszali te kasze, bo to dawno kasze, kapustę, kaszę retrzaną z rosolem, kaszę ta z mlikiem nazywali jagliano, takie w kopyście. No i moja matka nazywała się Skowronka. Przyszły te druhny, no Skowronka, powiedzcie nam tam, jak tam zaśpiewać gościom, powiedzcie mi, jak panu młodemu. To oni pomyśleli, no już mówię, oj, oj, chodźmy cię uczyć na wesele od Skowronki, to ona dopiero nam powie. I wszystkie te pieśni na wesele, to se moja matka układała. Ja byłam malutko, chodziłam z niemi, stołam na ławie, pamiętam, i przyglądałam się. I też miałam takie zamilowanie, już umiała, jak coś słyszałam, że śpiewają. Przecież to dawno ja byłam malutko jeszcze. To dopiero pojmowałam i straszne miałam zamilowanie i już umiałam i od maleńkiego dziecka wszystko to pamiętam. Lubię melodie, ja nie wiem jak się tam jeszcze gorzej zestarzeje, jak się te skończą melodie moje, bo okropnie lubię, o tak jak nikogo nie ma, no w domu, to ja se mruczę, ja se śpiewam, przypominam se i niby mi zdrowi. Zdrowi mi jest, jak ja se zaśpiewam. Jeszcze jedną
tą taką liryczno-przyśpiewkową formę. Jeszcze jedną taką pieśń za chwilkę wysłuchamy. A już naprawdę nie mogę się doczekać, żeby zaprezentować Państwu repertuar weselny. Ale właśnie nie dlatego, że on jest diametralnie różny, tylko dlatego, że jest bardzo podobny w ekspresji, w brzmieniu do tego, jak śpiewała Anna Malec Wszystko inne. Nie chcę przez to powiedzieć, że ona śpiewała wszystko na jedno kopyto. To jest takie niezbyt, zresztą też fajne, niezbyt zgrabne określenie. Tylko nie wiem, jak to tak krótko ująć. Po prostu słyszymy taki sam sposób prowadzenia melodii, taki sam sposób budowania melodii we wszelkiego rodzaju repertuarze, w całym przekroju jej repertuaru, w balladach, jak i w przyśpiewkach, jak i właśnie w pieśniach obrzędowych, weselnych. Ona też miała w swoim repertuarze też te najstarsze, bardzo archaiczne melodie i typowe, sam typ melodii, on był charakterystyczny nie tylko dla jej wsi i najbliższej okolicy, ale to są pieśni, tak zwane, taka forma pieśni weselnych, tak zwane łatkanki, które idą, teraz sobie Państwo zamknijcie oczy i wyobraźcie mapę od Polski na wschód i one idą spod Biłgoraja aż na Syberię. I to jest po prostu taka formuła melorytmiczna pieśni, chodzi o też o ilość sylab w wersie, chodzi w ogóle o typ wersyfikacji, o tak najprościej to chyba można powiedzieć. I to, że melodia jest wąskozakresowa, jest dość taka nierozbudowana w nutach, mówiąc bardzo prosto. Dla tych z Państwa, którzy niekoniecznie taką terminologią operujecie, że ona brzmi, ta melodia, właśnie bardzo prosto. Jest zbudowana na kilku nutach, a równocześnie jest w niej coś takiego bardzo magnetycznie przyciągającego słuchacza. Tego się po prostu nie da się od tego typu pieśni oderwać tak od razu. Bardzo wciągają. To są po prostu najstarsze, zachowane właśnie w takim przekazie ustnym do naszych czasów pieśni obrzędowe. Więc Anna Malec również te pieśni miała w swoim repertuarze. Jedną z takich melodii też Państwu dzisiaj zaprezentuję. Natomiast jeśli chodzi o sposób wykonania, ona się nie przestawiała jakoś inaczej, jakoś wykonawczo w jakąś, inną emisję czy inną właśnie ekspresję. Tylko zachowując charakter tej pieśni obrzędowej, dalej słyszymy jej, jej taki głęboki, głęboki głos, który bardzo lekko prowadzi melodię. Coś bardzo teraz powiedziałam takiego poetyckiego, ale po prostu, jak będziecie Państwo słuchać, to zwróćcie uwagę, że ten głos jest właśnie taki bardzo, bardzo mocny, bardzo taki mięsisty. On ma wiele kolorów w sobie, a równocześnie tym dość szerokim głosem Anna Malec śpiewa tak leciutko, jakby sobie po prostu pod nosem tak cieniutko, leciutko śpiewała jakąkolwiek melodię. Więc w tym jest też niesamowita właśnie taka magnetyczność, takie coś, co przyciąga w jej śpiewaniu. Coś, co jak Państwo posłuchacie, nawet dzisiaj tych 11 nagrań, które podczas tego spotkania usłyszymy, czy po prostu jej głosu na różnych płytach, nawet jeżeli zginie Wam opis do płyty, ta książeczka do płyty, to będziecie wiedzieli, że to jest głos Anny Malec. Tak jak powiedziałam, nie mogę się doczekać, aż usłyszycie ją Państwo w repertuarze weselnym i być może ze zdziwieniem, a być może już nie, zobaczycie, że ona śpiewa to w taki sam sposób jak te pieśni liryczne, a z drugiej strony jest w tym coś dodatkowego, coś innego, jest w tym takie zaznaczenie już odmiennego charakteru tych pieśni. Zanim to się stanie, to posłuchamy jeszcze jedną taką formę liryczną, przyśpiewkową i taką, w której, tak jak już mówiłam,
mam wrażenie, że Anna Malec opowiada po prostu o sobie. A na zdjęciu widzimy jeszcze raz okładkę płyty Muzyka źródeł. Oj lesie, ty mój lesie, oj ktoś cię rozweseli. Oj Zezulia nie kuko, oj dziwki popysznieli. Oj jedni popysznieli, oj drudzy za mąż poszli. Oj trzecie maliusieńkie, oj jeszcze nie dorośli. Pierwsze zapisy, dokładnie, konkretnie notacje, zapisy nutowe, nie dźwięk jeszcze, pochodzą z 1946 roku, to są zapisy Józefa Sokoła. Więc zobaczcie Państwo, to jest 1910, kiedy się Anna Malec urodziła, 46, czyli to jest kobieta, która ma 30 kilka lat, no i jeszcze też no, doświadczenie wojny za sobą, ale to jakby sprawa taka już dotycząca życia. Natomiast patrząc muzycznie, to jest osoba 30-kilkuletnia, która jakby już ma taki repertuar i no pewnie też taki sposób wykonania oczywiście i sposób śpiewania, i głos, i jakaś taka dojrzałość śpiewacza, ona się rozwija z latami, ona też po prostu się zmienia. Natomiast no wyobrażam sobie, że w tej jej postaci i w jej sposobie śpiewu musiało być już wtedy coś przyciągającego, coś zachwycającego, czy po prostu budzącego zainteresowanie, skoro już wtedy jej pieśni zostały wzięte na warsztat i pojawiły się zapisy nutowe. Pierwsze nagrania to są lata 50., początek lat 50., związane z ogólnopolską akcją zbierania folkloru muzycznego. Ja o tym opowiem już innym razem, bo bardzo dużo dzisiaj mówię, a ten głos chciałabym jednak oddać Annie Malec, więc innym razem. Od lat 50. Jadwiga i Marian Sobiescy, przede wszystkim oni dokonali największej ilości nagrań jej pieśni zrobili, ale też Polskie Radio. I tutaj już i w latach, przede wszystkim w latach 70. i później, i znajduje się taka informacja na tej płycie właśnie wydanej przez Polskie Radio, płycie Muzyka źródeł, że w archiwum Polskiego Radia jest 200 pieśni Anny Malec, a to jest naprawdę no jakaś tam, może nie niewielka, ale też to nie jest jakaś lwia część jej repertuaru, po prostu część jej repertuaru, która w archiwum radia się zachowała. To, co jest w archiwum Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, czy w prywatnych archiwach różnych badaczy, dokumentatorów folkloru muzycznego, to są jeszcze inne pieśni. To nie jest tak, że wszyscy nagrywali te same pieśni. Pamiętacie Państwo, jak mówiłam ostatnio o Krystynie Ciesielskiej, no to właśnie ona sama mówiła o tym, że sobie pozapisywała incipity tych pieśni, no bo nie śpiewa tak często wielu z tych pieśni, które zna i które pamięta, i pospisywała sobie, zrobiła sobie taki spis treści, żeby po prostu nie zapomnieć tego, czego dawno nie śpiewała, a co w swoim repertuarze ma. Usłyszymy teraz, wkraczamy do wesela. To jest pieśń liryczna, weselna. Na zdjęciu zobaczycie Państwo Annę Malec przy mikrofonie podczas właśnie takiej rejestracji, podczas badań terenowych robionych przez kogoś. To autorem tego zdjęcia jest profesor Piotr Dalik, więc prawdopodobnie to on wtedy w tym konkretnym dniu ją nagrywał, ale właśnie on też opowiada, że
Ona się w ogóle nie stresowała mikrofonem. Ona jakby traktowała śpiew jako, jakby w takim stopniu, jako sposób komunikacji, że nawet kiedy śpiewała na scenie albo kiedy właśnie no, śpiewała po to, żeby ktoś nagrał to, jak śpiewa, to ona śpiewała do osoby, a nie do mikrofonu. I taką teraz Annę Malec zobaczymy na zdjęciu i usłyszymy. Oj, toczy mi się, toczy wianek po ulicy. Oj, gdzie mi się podzieli moje zolotnicy? Oj, jeden poszedł w pole, drugi na zające. Oj, trzeci pasie konie na zielonej łące. Oj, cieszy się Matejka, moja rodzinejka. Oj, zemce docymała do casu Jonejka. Oj, zem go nie straciła gdzieś w ciemnej ulicy. Oj, inom go oddała w kościele przy świcy. Oj, w kościele przy świcy świadkowie widzieli. Oj, a jewoni kratur grali mi anieli. Oj, na chórze organy woni kratur grali, a moje siwe oczka bardzo się spłakali. Oj, dana moja dana, idę dejda dana, oj, dodo moja dodo, idę dejda dana. Ta pieśń, którą Państwo wysłuchaliście oraz ta, która dwie kolejne, to będą pieśni z płyty, to może też trochę słychać na nagraniu, bo ja je po prostu przegrałam z czarnej płyty. Ja już mówiłam o tych płytach. To jest seria wydana przez Paul Jazz. Biały kruk czarnego krążka. Tam było mnóstwo tych płyt było wydanych. Początkowo płyt winylowych i właśnie wyszły takie dwa winyle w 1986 i 87 roku. Dwupłytowe wydawnictwo pod tytułem Polska. To jest w ogóle mnie to, jak te płyty wpadły mi w ręce pod koniec lat 90. w antykwariacie. Tak aż no, ja wtedy już tak mocno interesowałam się muzyką tradycyjną. Wzięłam po prostu do ręki, była jakaś ciekawa okładka, ale przede wszystkim bardzo mnie to zainteresowało. Ja po prostu nawet nie wiedziałam wtedy, że są takie płyty wydane. Tych wydawnictw z muzyką tradycyjną było po prostu maluteńko wtedy. Naprawdę, jeżeli ktoś teraz mówi, że nie ma gdzie posłuchać, że tych płyt jest mało, płyt z muzyką tradycyjną w takich właśnie autentycznych wykonaniach śpiewaków i śpiewaczek ze wsi, czy instrumentalistów, jeśli ktoś twierdzi, że teraz tych nagrań jest mało, polecam przenieść się w czasie na przykład do roku 1998 czy 1999, to można zobaczyć, co to znaczy mało tych płyt. Wtedy się zaczęła ukazywać dopiero seria, pierwsze płyty z serii Muzyka Źródeł. I to było, no to było w ogóle jakieś objawienie wtedy, że można wziąć do ręki płytę, na niej jest 40 kilka utworów z danego regionu i tych takich najbardziej znanych, już wtedy legendarnych śpiewaków i śpiewaczki można usłyszeć. Ale ta płyta Biały kruk czarnego krążka pod tytułem Polska był takim właśnie no właśnie białym krukiem, jakimś takim zwiastunem i zafrapowało mnie wtedy to, co się kryje na płycie pod tytułem Polska. Bardzo trafny tytuł. To znaczy nie twierdzę, że tylko muzyka tradycyjna jest jakąś taką wizytówką muzyczną Polski, ale bardzo często jest tak, że przy tworzeniu różnych właśnie wizytówek polskiej muzyki, różnych nurtów tej muzyki, zapomina się, że muzyka tradycyjna w tym takim, no, w tym najsurowszym wykonaniu, źródłowym, pierwotnym, nie tylko w opracowaniach różnych takich współczesnych zespołów, że to jest
integralna, bardzo ważna i piękna część muzyki polskiej. Zatem z tej płyty pod tytułem Polska, Pieśń weselna to jest też zbiór przyśpiewek, tylko już takich typowo weselnych, nawet do konkretnych momentów wesela. I tam to są takie przyśpiewki, którymi się nie tyle obśmiewa, co po prostu no też taki, to jest część takiego dialogu na weselu, gdzie czasami się wbija jakieś takie szpileczki po to, żeby też była reakcja drugiej strony i to jest takie, takie o starościnie weselnej, a przepraszam, druga z kolei będzie o starościnie, a to jest taka jakby inicjująca o tym, że starościna weselna przychodzi na wesele z korowajem. I teraz zobaczymy zdjęcie, o którym już wcześniej wspomniałam, Annę Malec na weselu swojej córki. Przyszła starościno na wesele, oj przyszła z korowolem. Położyła korowol na stole, sama siadła za stołem. A musi starościno, oj korowole przywiezła, oj boś takiego dużego, oj to byś nie uniesła. Oj szyszkie cię się udało, oj jak korowol nie tak, a boje takie duże, oj jak drociany pse tak. Oj, starościno honorowo, oj, bardzo bogato, upiekła duży korowol, oj, na calutkie lato. Na kolejnym zdjęciu też będzie taka sytuacja rodzinna. To będzie Anna Malec z córkami na odpuście. Jeżeli Państwo macie, znaczy to nie było tylko na Lubelszczyźnie czy na Roztoczu, ale jeżeli Państwo macie dostęp do swoich albumów rodzinnych, takich właśnie tuż sprzed wojny, czy z lat jeszcze 50. czy 60., no ale generalnie z tych lat zaraz powojennych, tuż powojennych, była taka, nie wiem jak to nazwać, moda taki, no był po prostu taki zwyczaj, że ludzie sobie robili na przykład właśnie przy okazji wizyty pielgrzymki na odpust w jakimś takim no, znanym miejscu pielgrzymkowym w danym regionie. To na przykład jest na Lubelszczyźnie Radecznica, sanktuarium świętego Antoniego czy Krasnobród. I jakbyśmy zobaczyli takie albumy rodzinne mieszkańców właśnie Roztocza, to bardzo często, najczęściej jak mamy takie zdjęcie właśnie, jak za chwilkę zobaczymy, zdjęcie robione na takim malowanym tle i na tym tle ktoś stoi, ktoś sam, jakaś para, czy właśnie rodzina, czy matka z dziećmi, czy ojciec z dziećmi, to jest najprawdopodobniej właśnie na jednym z tych dwóch odpustów zrobione. I no, powiedziałam moda, no po prostu był jakby taki zwyczaj, bo na wsiach tych możliwości zrobienia zdjęcia, szczególnie przed wojną i po wojnie te pierwsze dwa dziesięciolecia w zasadzie też, to była rzadkość. Zdarzają się takie okolice, czy takie rodziny, gdzie tych zdjęć jest dużo, zdjęć rodziny na przykład właśnie pradziadków, a ja zdjęcia pradziadków i ze strony taty, i ze strony mamy mam trzy. Po prostu akurat jedna i druga strona była w takiej okolicy, gdzie żyła, w takich okolicach, gdzie generalnie ludzie żyli dość biednie i po prostu tych zdjęć nie robiono tych zdjęć, nie było nikogo, nawet jak byli tacy obwoźni fotografowie, którzy zajeżdżali do wsi i zrobili zdjęcia, to w tamtych okolicach oni się pokazywali dość rzadko. I wtedy właśnie taka wizyta na odpuście, i to też dotyczy pewnych części Lubelszczyzny, że właśnie jakby
nie było jak zrobić zdjęcia i dlatego wiele osób ma właśnie w albumach te zdjęcia robione przy okazji pielgrzymki na odpust, no bo to była właśnie okazja, żeby sobie takie pamiątkowe zdjęcie zrobić. Ale poszukajcie Państwo w swoich albumach rodzinnych, czy też z innych części Polski takich zdjęć nie macie. A posłuchamy przyśpiewki weselnej, która właśnie jest taką, takim komentarzem do sytuacji weselnej. Oj, przyleciała siwo zezolia, na kolenejce padła. Przyszła Marysia z nowej komory, jej za stolikiem siadła. Przyszła Marysia z nowej komory, jej za stolikiem siadła. Oj, samaś ty Marysia, oj, samaś tego chciała. Oj, żebyś Jasieńko wziął, oj, pod boczkiem siedziała. Oj, nasza pani młoda, oj, jak na morzu trowa, ni z tym pogadać, ni porozmawiać, nie się dopytać słowa. Oj, nasza starościna, oj, kobieta jedyna, oj, siadła na korycie, oj, śpiewa rozmajecie. Siadła na korycie, oj, śpiewa rozmajecie. Oj, starosta, starosta, oj, broda ci obrosła. Oj, jakbyś się ogolił, oj, to bym za cię poszła. Oj, jakbyś się ogolił, oj, to bym za cię poszła. Melodia, którą teraz Państwo usłyszycie, to jest właśnie ta stara, archaiczna w swojej budowie melodia, która była do, jakby na której, na którą śpiewano pieśni weselne, obrzędowe. I tu jest akurat w wykonaniu Anny Malec, ale ona jest w ogóle znana na całym Roztoczu, znana jest i aż pod Chełmszczyznę. Sięgał zasięg tej melodii, oczywiście w różnych jej wariantach. Bardzo dużo podobnych do tego wariantów usłyszelibyście Państwo w okolicach Tomaszowa Lubelskiego. Tam w zasadzie jest, powiedziałabym, że takie centrum tej melodii, to oczywiście już bardziej w nagraniach archiwalnych niż w wykonaniach współcześnie tam funkcjonujących zespołów folklorystycznych, ale no, to są rzeczywiście tereny takie, gdzie ta melodia bardzo, bardzo często była spotykana praktycznie na każdym weselu podczas obrzędu. Bardzo piękną taką kiedyś miałam sytuację. A robiliśmy na festiwalu, który już się nie odbywa, chociaż wielka szkoda, więc jeżeli teraz słyszy mnie Krzysztof Butryn, to bardzo szkoda, że już nie ma tego festiwalu. Festiwal na rozstajnych drogach, który się odbywał w Momotach, później w Zdziłowicach. I robiliśmy takie właśnie wydarzenie. To nie był typowo koncert, tylko to było tak pomyślane jako no, taki rodzaj zgromadzenia, takiego, że nie było za bardzo podziału na scenę i na wykonawców i na uczestników. Taki rodzaj spotkania, na którym po prostu przywoływaliśmy, śpiewaliśmy pieśni obrzędowe, weselne, konkretnie. Więc to było przez półtorej godziny z jakimiś takimi przerywnikami instrumentalnymi w wykonaniu Stanisława Głaza z Dzwoli. To było po prostu no, takie zanurzenie się w tych najstarszych obrzędowych pieśniach weselnych właśnie na ponad chyba półtorej godziny. Tam wtedy nam towarzyszyła
taka no, nieodżałowana, bo zmarła, zdaje się, 3 czy 4 lata temu, Bronisława Jargiło z Momot, i śpiewaczka, i twórczyni, rękodzielniczka, robiła z bibuły różne, no cudeńka. I ona nam w ogóle zrobiła na tamten koncert rózgę weselną. W tamtych okolicach było coś takiego jak rózga weselna, która była dla marszałka weselnego, czy dla starosty weselnego, i ona po prostu na weselu musiała być jako taki symbol no, pewnego rodzaju władzy właśnie tego starosty czy marszałka, który był podobnie jak starościna, oni zresztą współdziałali w parze, był takim też przewodnikiem, takim kierownikiem wesela i też jakby jego pilnował, jego przebiegu, pilnował też no jak tam na przykład alkoholu, też żeby go nie było za dużo, za mało, po prostu regulował całą sytuację weselną, i wtedy śpiewaliśmy tę melodię. I to jest sytuacja, którą często i z wielkim takim wzruszeniem wspominam, bo w pewnym momencie patrzę, a w którymś tam były takie w ławkach rzędy, przestrzeń była dosyć mała, bo to było w takiej drewnianej stodole, na zewnątrz padał straszny deszcz, lało jak z cebra, więc no, nie mogliśmy tych drzwi od stodoły otworzyć tak, żeby ktoś sobie mógł stać w progu albo z zewnątrz jakoś słuchać, w taki sposób uczestniczyć w tym wydarzeniu, no, więc siedzieliśmy dość ściśnięci, też była no taka atmosfera właśnie jakiejś bliskości, i zobaczyłam w pewnym momencie, że siedzący tam w trzecim czy w czwartym rzędzie mężczyzna, taki koło 50 wtedy, że on po prostu miał w ogóle taką rozrzewnioną twarz, i myśmy śpiewali właśnie na tą melodię, na którą Państwo za chwileczkę już usłyszycie, pieśń w wykonaniu Anny Malec, że on po prostu śpiewa ją razem z nami, nie tylko rusza ustami, tylko po prostu ją śpiewa. No więc musiał to pamiętać, nie wiem, z dzieciństwa czy z wczesnej młodości, i to by się w ogóle zgadzało, dlatego że w tamtej okolicy, w ogóle na Roztoczu, te wesela bardzo tradycyjnie, obrzędowo przeprowadzane, one były do dość późna. Tam robione, mam na myśli tutaj lata jeszcze 60., 70., że nawet jak wkraczała już trochę nowsza muzyka instrumentalna, czy już wręcz ta mechaniczna muzyka po prostu na weselu, to mimo wszystko ten akcent obrzędowy, mniejszy czy właśnie większy, się na weselu pojawiał. To jest ta melodia, natomiast Anna Malec, ponieważ czas też mamy no, ograniczony tego spotkania, ja bym Państwu chciała w ogóle do wieczora opowiadać o niej. Zresztą zauważyliście, że tylko ona jedna jest bohaterką dzisiejszego spotkania, i chciałabym te pieśni, w ogóle wszystkie, jakie znam, Państwu zaprezentować, ale czas mamy ograniczony, więc to będzie pieśń żniwna, która będzie na melodię tej pieśni weselnej, a w tle zobaczymy po raz kolejny okładkę tej płyty Muzyka źródeł. Będziemy się krężyli, oj, będziemy się krężyli, bośmy żytejka dozeli, bośmy żytejka dozeli, bośmy żytejka dozeli, jaż nas ręce rozbolieli. Kolem gospodarzu, kolem, kolem gospodarzu, kolem, jest wieczerzo za stolem. Zbliżamy się nieubłaganie do końca tego spotkania i opowieści o tej cudownej osobie. Ja czasami mam takie fantazje, że jeżeli mogłabym się przenieść w czasie i
i skorzystać z takiej możliwości, żeby właśnie przenieść się w czasie i spotkać się z jakąś konkretną osobą, to zdecydowanie Anna Malec byłaby jedną z nich. Może gdybym się urodziła na Lubelszczyźnie, ale pochodzę z Kielecczyzny, to byłaby jakaś niewielka szansa, że właśnie mogłabym jeszcze Annę Malec usłyszeć na żywo, bo ona zmarła w 1991 roku. Ja wtedy szłam do pierwszej klasy liceum, więc to naprawdę bardzo prawdopodobne. No ale jednak mieszkałam zupełnie gdzie indziej. Idziemy teraz do pieśni, to będzie pieśń do oczepin, ale już nie taka starodawna, no w pewnym sensie obrzędowa, bo towarzysząca obrzędowi, towarzysząca, o ile pamiętam, zbieraniu naczepek. Usłyszymy teraz taką pieśń towarzyszącą obrzędowi. Ona nie jest typowo obrzędowa, bo formę ma przyśpiewkową, ale towarzyszy zbieraniu naczepek, które jest no, bardzo ważnym też momentem podczas obrzędu oczepin. I tutaj, bo już no, pojawiała się ta nazwa kapeli Bździuchów, Jan i Franciszek, oni byli spokrewnieni, nie byli braćmi, ale byli spokrewnieni. I no, oni takie mieli, Anna Malec jest wybitną solistką i indywidualnością i solistką. Ona w ogóle mówiła o tym, że najbardziej lubi śpiewać sama, że wtedy może sobie po prostu, no to już ja dopowiadam, że może sobie poimprowizować, że może sobie jakby puścić też wodze fantazji i wyobraźni. Ale występowała też właśnie w trio, właśnie z kapelą braci Bździuchów i taki utwór teraz usłyszymy. Goście, nie żałujcie, naczepyki podarujcie. Złoty mało i za mało, 1000 złotych by się zdało. Złoty mało ja za mało, 1000 złotych by się zdało. Dajcie na bursztyny, żeby miała ładne syny. Dajcie, dajcie na pociurki, żeby miała ładne córki. Dajcie, dajcie na pociurki, żeby miała ładne córki. Graj muzyka, będziesz w niebie i skrzypeczki koło ciebie. Bębenista jest dali, bo on bęben dobrze wali. Bębenista jeszcze dali, bo on bęben dobrze wali. Zdjęcie.
zdjęcie, które Państwo zobaczyliście na tle tego weselnego utworu, to jest po prostu sfotografowane wnętrze okładki tej płyty wydanej w serii Muzyka Źródeł. To jest taki kapitalny pomysł właśnie tej serii, że jest pokazana dana konkretna miejscowość, często malutka wioska, na tle mapy Polski, żeby zobaczyć, gdzie, o jakiej okolicy dokładnie mówimy. No, mieszkańcy Lubelszczyzny, gdzie jest Chłopków czy Jędrzejówka, myślę, że mniej więcej mogą wiedzieć, a już na pewno mieszkańcy na przykład Radecznicy czy okolic to już muszą to wiedzieć. Dlaczego jeszcze trzeba wiedzieć, gdzie leży Chłopków, czyli tam, gdzie urodziła się Anna Malec? Dlatego, że tam odbywa się, proszę Państwa, to jest w ogóle ewenement i ja na lodówce nawet mam taki pamiątkowy magnesik tego festiwalu. Kiedyś miałam gości i tak właśnie spojrzeli na ten magnes i tak w ogóle, kto to jest, że aż, co to za festiwal, że aż ma taką, no aż, że ma po prostu taką formę reklamy. To jest festiwal imienia Anny Malec, robiony między innymi właśnie wnuczka Anny Malec jest jego organizatorką, też Dom Kultury w Goraju i tak dalej, jakby też takie miejscowe siły zajmujące się muzyką tradycyjną. Dużą rolę też w organizacji, w ogóle w samym pomyśle tego festiwalu odegrało Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina, które w tamtych okolicach organizuje i to jest festiwal, który jest, istnieje, jest kontynuowany i miejmy nadzieję, że jeszcze będzie się odbywał przez długie lata, festiwal Fanfara. Głównie tak nakierowane na muzykę instrumentalną, też bardzo specyficznie na muzykę przede wszystkim orkiestr dętych, których w okolicy jest po prostu mnóstwo. Zresztą w takiej orkiestrze, nie pamiętam już z której miejscowości, ale z tamtej okolicy grał też wnuk pani Anny Malec, to też z jakichś takich informacji biograficznych jej wyczytałam. I no więc to w ogóle no, bardzo po prostu i ciekawe i takie no, świetne, po prostu świetne, że jest festiwal imienia. To nie jest jakby rzecz jedyna na mapie Polski, bo takich festiwali dedykowanych pamięci jakiejś śpiewaczki czy instrumentalisty jest w Polsce kilka, ale na Lubelszczyźnie mamy taki właśnie wspaniały festiwal połączony z konkursem imienia Anny Malec i towarzyszy mu konkurs na wykonanie pieśni z repertuaru Anny Malec. Tych nagrań, tak jak mówiłam, jest bardzo dużo zachowanych. Jest z czego czerpać, jest się czym inspirować, więc no to jest świetne. Jak Państwo będziecie w lato w okolicach Chłopkowa i zobaczycie plakat tego festiwalu, to zachęcam, żeby tam na ten festiwal, na jego koncert finałowy pojechać, bo to jest coś fenomenalnego. Też w różnym wieku osoby występują i te śpiewaczki takie starsze stażem i młode osoby, więc samo w sobie to jest ciekawe zjawisko. I będziemy się powoli zbliżać już do końca, bo tych wątków takich dodatkowych no jest po prostu bardzo, bardzo dużo, więc już nie chcę też wchodzić w kolejne. Jedną rzecz chciałam Państwu powiedzieć, jak sobie przypomnicie tą mapę, uzmysłowicie, gdzie Jędrzejówka dokładnie leży na mapie Polski. Zobaczycie, że to jest no, w skali mapy Polski, Lubelszczyzna w ogóle, ale Roztocze, że to są tereny pogranicze. Nie chodzi mi tylko o obecną, współczesną mapę Polski, tylko w ogóle takiego pogranicza kulturowego, też historycznego. Tam ta granica oczywiście i granica zaborów, to jest też w ogóle istotna sprawa, ale jakby granica różnych też etnosów, które
tamtędy albo przechodziły, albo w pewnym czasie tam mieszkały, albo po prostu wpływały jedne na drugie i właśnie i językowo, i kulturowo, i religijnie, więc to jest taki teren i w takim biogramie Anny Malec, autorstwa Remka Hanaja, który znajdziecie Państwo na tej stronie polecanej przeze mnie już kilka razy muzykatradycyjna.pl, on pisze o tym, że Anna Malec ceniła bardzo sobie, ona to tak nazywała, ruskie śpiewy. I mówiła, no, że właśnie się jej taka, że jej się podoba też taka jakaś ornamentalność tych śpiewów. Jakie, co ona mogła słyszeć, czy na przykład słyszała wielogłos, tego nie wiemy, co konkretnie, jakich wykonawców, czy z jakich miejscowości, ale na pewno no, to też była i odmienność językowa, za którą idzie też no, taka odmienność i artykulacyjna, i wykonawcza, więc to na pewno było w tym wiele odmienności, które mogły ją fascynować i też po prostu takie rzeczy czysto melodyczne. Ona sama o tym bardzo często mówiła, że te pieśni, w ogóle ta kultura muzyczna, że się jej bardzo podoba, więc ta mapka też w tym sensie ma znaczenie, żeby sobie to zobaczyć. Śpiewała, tak jak już Państwo usłyszeliście w tych różnych przykładach, śpiewała bardzo ornamentalnie, bardzo, zresztą to też taki, jak się posłucha jej nagrań z różnych okresów życia, od lat 50. do lat właśnie, do końca lat 80., można te nagrania właśnie prześledzić na tych różnych płytach i w archiwach. Można też zobaczyć jej rozwój, taki rozwój i głosowy oczywiście, brzmieniowy, ale też rozwój taki muzyczny. To, w jaki sposób też no, dokonywała, jak to powiedzieć, obróbki melodii, w jaki sposób traktowała melodię, jak do niej podchodziła, jak sobie budowała właśnie taką ozdobność i ornamentalność melodii. I w tych pieśniach zarejestrowanych pod koniec jej życia słychać to bardzo, bardzo, bardzo mocno. Więc no myślę, że ona, każda z osób, o której opowiadałam i będę opowiadać, jest doskonałym przykładem tego. No ale dzisiaj mówię o Annie Malec i chciałabym to podkreślić, że właśnie w jej przypadku, w jej pieśniach, w jej takiej autorefleksji, w jej biografii widać, jak bardzo to jest nie tylko, że to w ogóle nie jest odtwórczość, co bardzo często się jakoś mówi przy okazji różnych opracowań czy dyskusji, mówi się właśnie o folklorze muzycznym, o pieśniach tradycyjnych, o muzyce, że owszem, jest rys indywidualny, ale to są melodie funkcjonujące w pewnym wspólnym dla danej społeczności zbiorze i spotkałam się z tym, że takie wykonawstwo nazywano odtwórczością. No nic bardziej mylnego, a nawet powiedziałabym niesprawiedliwego. Myślę, że to jest wielka, głęboka twórczość. Jest mi bardzo przyjemnie, że mogłam tę twórczość i tę osobę Państwu dzisiaj przedstawić. Ewa Grochowska. Zapraszam na stronę internetową Warsztatów Kultury, zapraszam na Facebooka Jarmarku Jagiellońskiego, zapraszam w ogóle na ten festiwal, ale zanim to się stanie, zapraszam Państwa do tego, żebyście śledzili różne rzeczy, które proponują Warsztaty Kultury i Jarmark Jagielloński przez nie organizowane, bowiem możecie Państwo dzięki tym produkcjom dowiedzieć się o takich właśnie postaciach, takich właśnie osobach, które nie są szeroko znane, a w zasadzie powinny być. Dziękuję Państwu bardzo. A na sam koniec chciałam Państwu
pokazać kawałeczek tej muzyki instrumentalnej, tego, części tego trio, z którym występowała Anna Malec, czyli kapeli braci Bździuchów, w melodii instrumentalnej. To jest taki taniec, rodzaj melodii tanecznej, instrumentalnej, który oni mieli w swoim repertuarze. Wiele takich melodii, to jest typ w ogóle melodii. Taniec suwany, znany na całej Lubelszczyźnie, chociaż charakterystyczny w zasadzie właśnie dla tej południowo-wschodniej Lubelszczyzny, dla Roztocza. Często nazywano go takim tańcem dla osób w takim starszym wieku, bo on był troszkę wolniej grany, chociaż jak Państwo usłyszycie kapelę braci Bździuchów, no to jest grany dosyć dynamicznie i dosyć szybko. I na podsumowanie tego naszego spotkania, taniec suwany.